Cześć wszystkim. Dzisiaj będzie elektryka dla laika, czyli montujemy dodatkowe gniazdo w kamperze. Króciutki odcinek, bardzo prosty, a myślę, może komuś się przyda. Zobaczymy. Pokażę, jak zamontować gniazdo USB do ładowania telefonu z pomiarem napięcia. Wymyśliłem sobie, że nasze gniazdo umieszczę tutaj w takim miejscu, w którym jest półeczka nad łóżkiem. I tutaj mamy takie punkty oświetleniowe. Z tych punktów oświetleniowych postaram się wydobyć 12 V i podłączyć te 12 V sobie do naszego gniazda. W tym celu zdemontujemy sobie tą tutaj lampkę i zobaczymy, jak tam jest to wszystko podłączone. Ja już tutaj wyciągnąłem sobie tą lampkę takim śrubokrętem podważając. No i mamy dwa przewodziki. Masa jest podłączona na stałe, a ten tutaj plusik idzie za wyłącznikiem. Tu mamy dodatkowo jeden kabelek, który, tak jak sobie z tyłu tam zobaczyłem, idzie do tego wyłącznika, więc on jest najprawdopodobniej stałym plusem. Do niego musimy się podłączyć, ale żeby tutaj za dużo nie kombinować i mieć dobre dojście, opuścimy sobie to łóżko na dół. O, właśnie producent dał nam taką możliwość tutaj i za chwilę zdejmiemy materac. No i dobra, jak to wygląda tutaj od góry? Od góry widać, mamy ten czerwony przewód, który tutaj idzie sobie do wyłącznika i to jest plus na wyłącznik, stały plus, zakładamy, że to jest. Do niego sobie przylutujemy taki przewód, który na stałe sobie podłączymy do gniazda, a do tego czarnego przewodu, który o tutaj mamy od spodu podłączony do halogenka, tego przewodu podłączymy sobie masę do naszego gniazda i w tym momencie będziemy mieli już podłączone. We froncie trzeba wywiercić tylko otworek pod nasze gniazdo i robota wykonana. A zamontujemy sobie takie gniazdko z voltomierzem. To gniazdko ma maksymalnie 3 ampery na 5 V. Czyli jak to przełożymy na 12 V, to nie jest jakaś tam znaczna wielkość. Przekroje tych przewodów, które mamy, wystarczą. I takie gniazdo, takie średnicy sobie tam ładnie wpasujemy. W zestawie tutaj, jak widać, są kabelki, także je sobie wykorzystamy ładnie. Następny etap, wyciąłem sobie otworek, o tutaj, niedaleko od tego naszego wyłączniczka, żeby było ładne dojście. Trochę się wiórów posypało, ale idziemy. Mam już obrany, że tak powiem, kabel plusowy i ten od masy. Za chwilę przeciągnę od tej strony sobie kable i będziemy się tam już wlutowywać i za chwilę będziemy mieli gniazdo. No i kolejny etap, mamy już założony gniazdko, kable wyprowadzone do tyłu, podlutowujemy się. No i przewody już podlutowane, tutaj zaraz będziemy je jeszcze izolowali, ładnie zrobione, lampka się świeci, także mamy tutaj zasilanie. Zobaczymy jeszcze przed złożeniem tego naszą lampkę. O, widać, mamy 13,4 V tutaj na naszym tym wyświetlaczu, to znaczy się, że instalacja działa, jest podłączona i będziemy mogli sobie z tego korzystać. No i tak, przy stosunkowo niedużym wysiłku założyliśmy voltomierz z dwoma gniazdami USB do ładowania, który ma funkcję też wyłączenia, że można sobie go wyłączyć całkowicie, można włączyć pomiar. I wtedy będziemy mieli mierzone dodatkowo napięcie. To takie może spaczenie elektryka, że lubi mieć informacje, jaki jest woltaż. Temat, jak widzicie, nie jest trudny. Każdy sobie może z nim poradzić. Elektryka nie jest taka straszna, jak ją malują. Mam nadzieję, że Wam się podobało i zapraszam do oglądania kolejnych moich odcineczków. Do zobaczenia.